wystawce staroci na granicy. Tegoroczne dożynki miejskie. M Obywatel dla mieszkańców Raciborza. Dzień dobry, dzisiaj wtorek, 19 dzień września. Beata Badura, zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie Wiadomości Raciborskich. W niedzielę w okolicy Starego Przejścia Granicznego w Chałupkach odbył się jarmark staroci. Gmina Krzyżanowice przyciągnęła na swój teren dziesiątki sprzedających i setki zainteresowanych ich produktami. Kolejny raz mieszkańcy naszego przygranicznego regionu mogli odwiedzić jarmark staroci. 17 września w Chałupkach antyków nie brakowało. To już 15-letnia tradycja naszych jarmarków, które odbywają się tutaj przy starej granicy, która kiedyś była granicą, dzieliła, natomiast dzisiaj łączy jarmark również, bo mnóstwo wystawców i polskich, i czeskich, i pogranicze polsko-czeskie żyje właśnie tym jarmarkiem dwa razy w roku. Coraz więcej wystawców już nawet wychodzą gdzieś tam poza obręb, tutaj obszar samego mostu granicznego, już dzisiaj są nawet po drugiej stronie drogi krajowej. To cieszy, bo to pokazuje, że to jest potrzebne i te spotkania są ważne i cieszę się, że aż tylu odwiedzających przede wszystkim, a wystawców również. W organizację jarmarku każdorazowo włączają się m.in. wszyscy chętni mieszkańcy, koło gospodyń wiejskich oraz przedstawiciele sołectwa. Organizujemy te jarmarki jako gmina Krzyżanowice, natomiast zawsze prosimy miejscowe organizacje z Chałupek, które mają okazję też tak powiem, no, gdzieś tam wspomóc i siebie, i swój budżet, ale przede wszystkim nas wspomóc w tym, żeby gdzieś tam wyżywić i dać jakiś tam strawę odwiedzającym i wystawiającym. No, cała rzesza współpracowników z Urzędu Gminy, strażacy, ochotnicy, którzy pilnują porządku, Straż Miejska. To jest duży sztab ludzi, którzy nad tym czuwa, ale cieszę się, że to wszystko taki już samograj ponad 15-letni i to wszystko fajnie funkcjonuje. Na jarmarku wystawcą może być każdy. Sprzedawcy oferujący swoje starocie to często kolekcjonerzy oraz pasjonaci historycznych przedmiotów. Od początku przyjęliśmy formułę bezpłatnych i nieodpłatnych jakby wystaw, że każdy się wystawia i nie płaci za to miejsce. Korzystają z tego również nasi mieszkańcy, którzy gdzieś tam nawet swoje rzeczy, gdzieś tam, które im zalegają, też sprzedają odzież, ciuchy jakieś i ciekawe książki. I to też jest fajne, bo mieszkańcy mogą sobie się pozbyć w taki fajny, ciekawy sposób właśnie tego, co już im zalega, a innym się przyda. I to jest właśnie fajne. Natomiast organizacje mogą wspomóc siebie i swoją działalność. Oryginalne rzeczy z minionych epok można było kupić na ponad 100 stoiskach. W tym roku wystawiam się po raz pierwszy. Nie byłam w kwietniu, bo po prostu miałam imprezę ostatnio i nie mogłam przyjechać. Nie? Ale z doświadczenia jak to u Pani? Bardzo żałowałam, że nie mogłam być w kwietniu, a teraz bardzo jestem zadowolona, bo pogoda, miła atmosfera, klienci super kupują. Proszę mi powiedzieć, na co klienci zwracają szczególną uwagę? Głównie zwracają klienci uwagę na ten towar, na te starocie, jeśli są czyste, niedrogie, nieuszkodzone. Przygraniczną giełdę staroci odwiedziło wielu kupujących, którzy nie ukrywali zadowolenia. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zawsze jest fajnie, można wiele rzeczy zobaczyć, ciekawych. Także dla każdego zawsze można coś znaleźć. Często Pani odwiedza takie targi staroci? Znaczy się tutaj u nas każdym razem, nie? Zawsze można spotkać, kupić sobie jakiś kryształ, czy w ogóle cokolwiek, nie? Każdy ma swoje zainteresowania. Coś ze starych rzeczy, coś z nowych rzeczy można kupić. Co Pani kupuje? Na razie oglądam, jak co tutaj Panie mają na stoiskach. Piękną porcelanę mają, rozentala, donice. Lubi Pani takie jarmarki staroci? Tak, tak, bardzo. Jestem na każdym. Czy lubi Pan takie targi staroci? Bardzo, bardzo lubię. Uwielbiam. U wszystkich prawie, że jeżdżę, nie? Ostatnio byłem nawet w Bytomiu, tamtą, dwa tygodnie temu. Teraz tydzień temu byłem w Rybniku. No i no w Wodzisławiu teraz nie byłem akurat, bo nie pasowało mi to tam, nie? A proszę mi powiedzieć, czym Pan się tak naprawdę interesuje, czego Pan szuka? Znaczy ja zbieram stare tego zegary, nie? Mam bardzo ich dużo. Mam aparaty fotograficzne bardzo dużo, nie? Zapalniczki takie różne. No i co tam jeszcze? No radia też mam. I owocne są zakupy? No dzisiaj kupiłem dwie takie lampy naftowe,
No i teraz tam te naprawdę jeszcze dokupiłem. Jarmark na Starym Przejściu Granicznym w Chałupkach od wielu lat organizowany jest każdego roku wiosną i jesienią. Cieszy się dużą popularnością i zainteresowaniem. 17 września w Raciborzu odbyły się dożynki miejskie. Gospodarzem tegorocznego święta plonów były Markowice. Po 3-letniej przerwie odbyły się w Raciborzu miejskie dożynki. Tegoroczne święto plonów przygotowali mieszkańcy Markowic, które rozpoczęto od dziękczynnej mszy świętej. Racibórz jako miasto, które prawa miejskie ma już ponad 800 lat, a swoją historię grodu i mieszczaństwa jeszcze dłuższą, cieszy się tym, że kilka dzielnic ma takich typowo rolniczych. I to jest ten moment, gdy jako mieszkańcy możemy pochylić się nad tym, że zimę mamy zabezpieczoną. Bo było tak kiedyś w przeszłości, że ludzie się o to martwili. Dzisiaj trochę żeśmy chyba o tym zapomnieli, ale właśnie ten moment, gdy razem z naszymi rolnikami świętujemy zgromadzenie plonów, zgromadzenie zapasów na zimę, jest tą chwilą, gdy możemy im podziękować za pracę, oddać także cześć Najwyższemu, który otoczył nas opieką, a później się cieszyć z tego, że kolejny rok mamy zabezpieczony. To są moje drugie dożynki. W 2010 roku pierwszy raz przeżywałem tutaj w Markowicach dożynki, a dzisiaj drugi raz. Cieszę się, że parafianie jak zawsze dopisali. Mamy świetnych parafian, świetnych tutaj mieszkańców. Zresztą mieszkańcy Raciborza też na tym dopisali na mszy świętej. Dożynki to zakończenie zbioru plonów tegorocznych żniw. To nie tylko święto rolników, ale również sadowników, ogrodników i wszystkich związanych z sektorem rolnym. Tradycja podziękowań za plony jest w naszym regionie kontynuowana od pokoleń. Główna rola to przekazanie chlebu gospodarzowi miasta, czyli panu prezydentowi, no i później podzielenie go i między gości. Jak wyglądały plony i jaki był ten rok? No ogólnie nie był najgorszy. No, zbiory nie są najgorsze, no, ale zawsze mogło być lepiej. Podczas święta plonów nie mogło zabraknąć również innych tradycyjnych atrakcji dożynkowych. Będzie korowód barwny, dzieci będą ubrane w raciborskich strojach. No jak to świętujemy dzisiaj dzień naszych plonów, cośmy przez cały rok zbieraliśmy. A proszę mi powiedzieć, jak samopoczucie dzisiaj? No wspaniałe, powiem szczerze. I pogoda dopisuje, i wszystkim nam tu dopisuje i humor. Bo to jest taka tradycja, jak się nikomu nie będzie chciało nic, to się wszystko zaginie i nie będziemy już mieć żadnych dożynek, żadnych innych festynów, ani żadnych spotkań. Czyli wspieracie, panie, własną osobą wszystkich rolników? Tak, tak. Bo ja przyszłam nieświadoma na gospodarstwo, pracowałam bardzo chętnie. Cieszę się, że umiem wszystko zrobić, nie wstydzę się tego, jestem z tego dumna, nawet założyłam dzisiaj nas czechowy strój, bo tam też tańczę. I namówiła moją koleżankę. Dożynkowej zabawie towarzyszył barwny korowód, tradycyjne stroje oraz oryginalnie przystrojone posesje i sklepy. W podziękowaniu za obfite plony z koleżankami złożyłyśmy się i łączymy się z dożynkami i chciałyśmy wystroić sobie tutaj właśnie sklepik, nasze sklepiki oczywiście i tak to wszystko ładnie wygląda. A skąd taki pomysł? Marta, może ty? Pomysł, że tak powiem, dożynki zawsze były zbiorem plonów i po prostu jadą gdziekolwiek na różne wioski, miejscowości, każdy zawsze coś ma postrojone i taki nasz pomysł, że też tak zrobimy, żeby było ładnie. Było spontaniczne właśnie. Mięsny, sklepik, szynka, tak? Więc wyszło, że świnka. Tegoroczne święto w Raciborzu mieszkańcy i zaproszeni goście celebrowali również podczas festynu do wieczora. 18 września w raciborskim ratuszu odbyła się konferencja prasowa z udziałem prezydenta miasta Racibórz Dariusza Polowego, ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego oraz wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego. Tematem spotkania była aplikacja mObywatel. Podczas konferencji poinformowano, że już wkrótce mieszkańcy Raciborza będą mogli korzystać w mObywatel z raciborskiej karty mieszkańca i karty seniora. Na mocy podpisanego porozumienia nowe funkcje w rządowej aplikacji zapewniają mieszkańcom dostęp do lokalnych dokumentów w wersji cyfrowej. Telefon komórkowy to jest wielka wygoda, coraz więcej osób z niego korzysta i to jest znak czasów. Natomiast raciborska karta seniora nie będzie dostępna wyłącznie w telefonie. To jest po prostu dodatkowe ułatwienie. Wiemy,
że wielu seniorów ma w swoim portfelu oprócz dowodu osobistego kartę emeryta, ona też jest w aplikacji, także tutaj ta Raciborska Karta Seniora dołączy do dokumentów, które właśnie są udostępniane osobom starszym. Warto zauważyć, że od początku tego roku legitymacja emeryta i rencisty domyślnie wydawana jest w formie elektronicznej i dzisiaj jest to jeden z najpopularniejszych dokumentów, jeżeli chodzi o liczbę nowych dokumentów właśnie w aplikacji mObywatel. W tym momencie, gdy Karta Seniora jest aplikacją, ona daje możliwość komunikacji bardzo szybkiej i w obydwie strony, bo z jednej strony to ten klient senior może coś przekazać tym, którzy oferują swoje usługi czy też różnego rodzaju aktywności, ale może być także w drugą stronę, bo przecież ktoś, kto na przykład nasz basen, tak, jeśli zaoferuje dodatkowe godziny dla seniorów, to każdy z nich znajdzie to u siebie na telefonie, że przypomnienie, że za pół godziny zaczyna się aktywność na basenie, no i warto się wybrać. Karta Seniora w formie aplikacji to ułatwienie dla osób starszych, którzy, jak pokazują statystyki, doskonale radzą sobie w nowoczesnym świecie cyfryzacji. Oblicze polskiego seniora zmieniło się o 180 stopni. To są osoby, które w świecie technologii wiedzą, jak się poruszać, i ja wszystkich zachęcam do tego, żeby z takich nowinek korzystać, bo to jest po prostu wygodniejsze, bezpieczniejsze, taką kartę dużo trudniej zgubić, dużo trudniej sprawić, że ktoś ją wykorzysta w naszym imieniu, także myślę, że to jest po prostu coś, co każdemu się przysłuży. Środowisko seniorskie, zresztą mówiłem o tym na konferencji, że środowisko seniorskie w Raciborzu ma mocną taką reprezentację organizacyjną. Jest to i Rada Seniorów, i organizacje emerytów, organizacje seniorskie, i tego typu organizacje dają możliwość właśnie tego zachęcenia, bo tam przez przykład to jest najlepszy sposób, tak? Bo kolega ma, bo koleżanka ma, i ta dobra praktyka, że komuś się to przydało, powoduje, że no my też sięgamy. Wykorzystując aktywność seniorów, myślę, że w ten sposób osiągniemy to, że nasycimy smartfony seniorów aplikacją mObywatel z tą zakładką raciborską. Dodatkowa aplikacja będzie narzędziem, które pozwoli na sprawdzenie połączeń komunikacji miejskiej, harmonogramu odbioru śmieci czy uzyskania informacji o godzinach pracy i ofercie miejskich jednostek. To bardzo ważny element cyfryzacji całego kraju. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami, Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19 oraz Opawska 33, całodobowa, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości Raciborskich. Serdecznie zapraszam na kolejne już jutro. Spokojnego wieczoru.